Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską w Dele Alim w EA FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynać od meczu z Aston Villą, a więc starcie pierwszej i drugiej drużyny w tabeli Premier League. Starcie na samym szczycie tej tabeli. Zobaczymy, kto da radę wyjść tutaj zwycięsko z tego meczu. Jeśli chodzi o poprzedni odcinek, tam wygraliśmy nasze pierwsze trofeum w Tottenhamie. Wygraliśmy puchar Carabao Cup, więc pierwszy puchar wygrany, ale mam nadzieję, że nie ostatni, bo jesteśmy jeszcze w stanie wygrać Premier League. I też jesteśmy tutaj w Lidze Mistrzów, też jesteśmy w ćwierćfinale, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak, chyba właśnie na dzisiaj będziemy grali w ćwierćfinale prawdopodobnie. Ale na razie Aston Villa, na razie duży mecz ligowy przed nami. Ram White, Vardy, Calabria, Milo dostaje szansę gry. Ja go niezbyt kojarzę, żeby z nami w miarę grał w środku pomocy. Oprócz tego Milota, to praktycznie ten zespół nasz podstawowy dość bym powiedział. Możemy przechodzić do tego meczu. I możemy zacząć. Troszeczkę ta już nasza przewaga jest mniejsza niż była jeszcze, może nie wiem, na przykład miesiąc temu może potencjalnie, ale i tak jesteśmy dalej liderem i to jest najważniejsze. Dalej jesteśmy liderem. To tutaj udało się wyblokować tą próbę ataku. Bissouma. Milot chyba się nazywał? On, właśnie nie grałem z nim za dużo, więc może będę się mylił jego nazwisko. Chyba Milot to był. Salomon. Jeszcze strzał może od razu właśnie, no nie najgorsza próba, jest tylko Kulusewski, zaatakujmy tutaj. Troszeczkę właśnie musimy bardziej, aby tak pewnie atakować, można powiedzieć tak. Musimy tak skupić się na tym, żeby ten atak nie był byle jaki, tylko żeby ten atak naprawdę miał okazję, miał szansę jakąkolwiek. Szkoda, że Milot to nie zrobił szybciej. Kliknąłem mu znacznie szybciej, żeby to podawał. Kiedy właśnie mu kliknąłem, a kiedy on do mnie podał, to była naprawdę różnica. Pięknie, ale jeszcze dobra, mam piłkę. To jest strzał, musi być od razu. To musi być od razu strzał. To musi być od razu strzał. Nie ma po co czekać. Nie ma po co czekać. Nie ma tam miejsca, nie ma czasu na to, żeby czekać. Trzeba od razu próbować strzelać. Calabria znajoma twarz. Czy to oznacza, że Calabria na pewno był w Aston Villa? Czy był, czy stąd przyszedł do nas, to nie wiem, ale na pewno był poprzednio w Aston Villa. Na pewno w jakimś etapie swojej kariery był w Aston Villa. Jak my przywaliśmy do Milana, jeśli dobrze pamiętam, to już nie przypomnę sobie, żeby on był na przykład. Jeszcze strzał i to jest gol. Dele Alli do końca sam zrobił tę sytuację. Wykorzystałem sam tę sytuację do końca. Nie próbowałem oryginalnie, ale pomyślałem sobie tak, że widzę tą sytuację, że mogę atakować cały czas, mogę podejść bliżej. Jeszcze cały czas właśnie mogę podchodzić bliżej, podchodziłem bliżej, aż myślałem, że dobra, strzelam. Ten obrońca właśnie aż tak nie próbował mi tak zabrać piłki, może nie atakował mnie na tyle dobrze, jak powinien potencjalnie. To jest Gabriel, miałem mówić, że Gabriel to jest ten z Arsenalu, więc no Gabriel nie popisał się akurat tej sytuacji, dał nam za dużo miejsca i wykorzystaliśmy to. Dobre doprowadzenie piłki Solomon i jeszcze teraz właśnie Solomon dostaje piłkę. Tylko że troszeczkę się do tyłu właśnie jakby, nie wiem czemu do tyłu, bo to się zatrzymał. Myślałem, że piłka będzie najpierw do Chloszka, nie ukrywam. Ale ja podam do Chloszka, Chloszek strzela, gola nie będzie. Wyjść na 2-0 jeszcze w pierwszej połowie to byłoby naprawdę mega. Prawie. I ja i Chlożek się tutaj rzuciliśmy tą piłkę, ale niestety i tak Aston Villa ma posiadanie cały czas. Rzutka, która nie jest najgorsza, jeszcze Gwardiol wybije piłkę. My próbujemy, ale nie wygrywamy tego pojedynku. Świetnie Gwardiol. Na dół podałem może Kulusewski, dobra, Calabria. Próbowałem się tutaj znaleźć, czułem, że właśnie byłem tam jeden na jednego, pomyślałem sobie tak, jeśli tylko znajdę miejsce, żeby się ustawić lepiej od Gabriela, to może być bramka, ale nie udało mi się ustawić lepiej od niego. No powiem tak, ten Gwardiol troszeczkę mi jakby... Przestraszyłem się naprawdę, że Gwardiol nie ruszy do tej piłki i że po prostu będzie łatwa bramka dla Aston Villa, ale dosłownie mam wrażenie, że w ostatnim momencie się ruszył po tą piłkę.
zawodnik, nie? Mam troszeczkę tutaj miejsca. Tylko właśnie czemu ta piłka jest tak źle podana? Faulowany byłem chyba, tak? No właśnie. Szkoda, że nie wykorzystałem tamtej sytuacji, ale przynajmniej mamy coś z tego. Wrzucamy tą piłkę. I nie będzie strzału, no dobra. Jeszcze tutaj Gwardiol, super. Jeszcze strzał w naszym wykonaniu. Bywały gorsze strzały. Bywały na pewno gorsze strzały. Martinelli, gracz Arsenalu kolejny. Tak samo jak Gabriel, też z obrony. Zawsze zapomina go ma. On ma nazwisko na M. Magnales? Mangales? Coś takiego. Zawsze zapomina tego nazwisko. Ale właśnie, no, zawsze mówię po prostu Gabriel na niego. Choć w sumie tam w Hiszpanii, nie wiem czemu się w Hiszpanii. W Arsenalu mają tych Gabrielów. Trzech ich mają, tak? Mam nadzieję, że nikogo nie pomijam. Na pewno trzech. Kloszek od razu kloszek. Po co właśnie tyle się zbierać? Po co się tyle zbierać do tego strzału, to nie wiem. Przynajmniej jeszcze rożny tutaj spróbujmy wykorzystać. Może 2-0 jednak będzie po tej pierwszej połowie. Dawniej strzeliśmy z rożnego, mam wrażenie. Choć nie, w sumie nie. Chyba jednak w poprzednim odcinku strzelaliśmy, jak to sobie tak jednak myślę. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0. Jedynie nasza bramka tutaj padła w 17 minucie. Gdzie to właśnie... To plan nawet nie był oryginalny, żeby strzelać, ale... Był ostry kąt, choć pomyślałem sobie, czemu nie. I udało się. Czasami właśnie trzeba takie sytuacje, które nie wydają się pewne, próbować, bo czasami się to może udać, na przykład właśnie jak tutaj. Ricci, podaję do Finiego na skrzydle. Prawie zabrałem tą piłkę. Troszeczkę za dużo tutaj miejsca. Uwaga na ten strzał i myślałem, że... Kosta będzie troszeczkę bliżej słupka, bliższego właśnie tutaj słupka, gdzie ta strzał był i że to wybroni, jest nagle niestety nie wiem, no nic. Martinelli strzela i mamy ponownie remis, w tym meczu. Pięknie, robota Kulusewski. Tylko właśnie niestety nie zrobił tego, co chciałem. Teraz, ale czemu, naprawdę, czemu? Czemu dla nich to jest czasami przyjdzie taki właśnie moment, że oni nie umią po prostu podać. Ja nie rozumiem naprawdę czemu czasami niektóre podania sprawiają im tak dużo problemu, że to jest aż dla mnie naprawdę niesamowite i niepojęte wręcz. Kulusewski. Jeszcze tutaj, no będzie rożny. 56 minuta. Może teraz rożnego. Przydałaby się na pewno ta bramka, żeby znowu wyjść na prowadzenie. Na razie na tej bramki nie będzie. Przyjęcie, strzał, dobry strzał, ale świetna interwencja. Czy to jest Emiliano Martinez cały czas na bramce? To jest Emiliano Martinez cały czas na bramce. Stało niestety nic nie będzie. Kulusewski. To musi być gol i to nie jest gol. Jak z takiej sytuacji nie strzelić bramki? Kloszek nie ma wytłumaczenia, jakby jeszcze, powiem tak, jakby to jeszcze obrońca zrobił, to jeszcze może bym to wziął pod uwagę, ale to jest nasz napastnik, który nie wykorzysta takiej sytuacji. Lepszej nie będzie miał dzisiaj, lepszej sytuacji dzisiaj nie będzie miał. Miranda. Rzutka. Jeszcze powiem tutaj wybić, widziałem, że tam właśnie, nie, tylko nie widziałem za kogo, ale widziałem, że zszedł Elliot. Czy to za Madisona wszedł? Madison znaczy wszedł za Eliota? Wiesz, to jest tutaj siódemka, za Solomon też nie kojarzę zbytnio. Kto jest? Kto to jest? Nie wiem. Teraz stracimy piłkę, niestety. Będzie out dla nas. 69 minuta. Czy nie ma spalonego tam? Nie ma. My mamy szansę jeszcze chloszek? Nie, też nie. To musi być gol, ale to musi być szybsza decyzja. Czemu? Czemu? Naprawdę? Strzały z pierwszej piłki, chyba oni naprawdę nie wiedzą, że coś takiego istnieje, bo tak się zachowują, jakby nie umieli strzelać z pierwszej piłki. To jest okropne, jak niewiele to sytuacji już niszczy. Jak ja, ile ja już sytuacji widziałem, że to właśnie zniszczyło, że po prostu nie umią się zdecydować na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, bo to wydaje się coraz bardziej, że będzie remis, który po prostu nie powinien się wydarzyć, a może nie będzie remisu, może będzie zwycięstwo dla Aston Villa. Nie będzie, na razie przynajmniej, ale mieliśmy sytuację, ale ja nie mogę za nich strzelić. Naprawdę mieli tyle sytuacji oni, ja miałem taką naprawdę jedną dobrą i wykorzystałem ją,
A oni no, oni mieli, nie mówię, że oczywiście jeden zawodnik, ale wielu zawodników miało fajne sytuacje. Tylko, że właśnie mieć sytuację wykorzystać to jest niestety jedno, jak widać. To miała być tam jeszcze mocniejsza piłka, no ale dobra. Guardiol, decyzja musi być. Nie możesz tak długo zwlekać, jakby. Nie wiem, czy naprawdę teraz wszyscy popełniamy błędy takie proste. To jest naprawdę niefajne. Niefajne widzieć, że po prostu na własne życzenie nie umiemy nawet skonstruować sytuacji żadnej, bo po prostu trasa piłki musi być szybciutka. Atakujmy, tylko potrzeby tutaj się właśnie ustawić w miarę dobrze. Strzelaj, to musi być strzał i to nie jest gol. No nie wiem naprawdę, co się dzieje w tym meczu, że wykończenie ich po prostu dzisiaj jest tragiczne, prawda? Madison tylko nie strać. Ale to wypuszczenie piłki, jak ja tego nienawidzę też. Kolejna rzecz, którą absolutnie nienawidzę, naprawdę. To wypuszczanie piłki w takich sytuacjach. Czemu oni muszą zawsze wypuszczać tą piłkę w takich sytuacjach, w których to po prostu nic im nie da? Ty, jedynie co im to da, to stratę piłki. Ta gra mnie nie przestaje zadziwiać, można powiedzieć, jak głupie te mecze czasami naprawdę są. Oczywiście, że przegrywamy to w ostatniej akcji meczu. Naprawdę czasami te mecze są po prostu jakby oskryptowane i to naprawdę czuć. Ja to czuję też, ponownie. Tyle sytuacji, które tam mieliśmy. To się naprawdę zapowiadało na coś takiego. To się naprawdę, mogłem się spodziewać, że coś takiego się wydarzy. Najczęściej w sytuacjach takich, w meczach takich, w których my mamy sytuację, ale oczywiście nagle zawodnicy nasi zespołu nie umieją wykorzystać tych sytuacji. Nagle nie umieją wykorzystać, to trzeba się spodziewać takiej sytuacji, że potem nam strzelą bramkę. Oczywiście, że tak musiało być. Nie wierzę, naprawdę nie wierzę. Mecz, w którym byliśmy znacznie lepsi. Jedyne co właśnie, to muszą się nauczyć wykończyć akcji, bo naprawdę to było niedopuszczalne, gdzie to każdy po kolei nie umiał wykończyć swojej sytuacji. I nie umieli też na przykład strzelić, przynajmniej z pierwszej piłki. Nawet nie mówię o golu, nawet nie mówię, żeby strzelić bramkę. Ja mówię, żeby po prostu zdecydować na strzał. To jest też problem. Jakim cudem nasi atakujący zawodnicy boją się uderzyć? To jest problem, który nie powinien mieć miejsca, a ma. A ma, że napastnicy, skrzydłowi, nawet pomocnicy, ktokolwiek, jak jest dobra sytuacja, boją się oddać strzał. Tylko stoją z tą piłką i czekają, aż im zabiorą. Po prostu to jest naprawdę niedopuszczalne, co oni robią. To wygląda, jakby oni specjalnie chcieli nie wygrać ligę i sabotują te mecze. Tak to po prostu wyglądało. Mamy szansę zapomnieć o tym. Znaczy, nie zapomnimy, bo nie zapomnimy o tym, jak źle to wyglądało, jak się no, żenująco po części zachowaliśmy. Ale mamy szansę przynajmniej wygrać. Przynajmniej mamy szansę wygrać tutaj z United i zróbmy to. Game on, yeah? Stick to the game plan. Game on. Let's keep going. Let's go. Right, come on, let's come on. Go. Good game. Got this. Jest wiele oczywiście porażek, ale takie porażki, w których to po prostu ten zespół wygląda jakby nie chciał wygrać. To nie jest tak, że my nie mieliśmy tej sytuacji, mieliśmy ogrom tej sytuacji, ale po prostu trzeba chcieć wykończyć tę sytuację. Każda piłka jest nie podana dobrze. Trzymałem to i myślałem, że to będzie w miarę mocno podane, że to się lepiej skończy. No przynajmniej właśnie naciskam tutaj od razu. Chloszek. To jest strzał, no i da się. Pierwsza akcja, pierwsza sytuacja i od razu posłucha, żeby strzelić z pierwszej piłki. Ile razy ja musiałem się naprosić, żeby oni to robili i nie robili to w poprzednim meczu. Czemu? Bo tamten mecz był z góry założony, że nie możemy wygrać. A tutaj wygramy. Bo taka jest ta gra. Taka jest ta gra. Tam ten mecz wydaje się, że był z góry założony. Ja nie powinienem pewnie w ogóle strzelić. Pewnie gra, można powiedzieć, w skrypcie nie miała tego, że ja w ogóle strzelę. To tylko, że będzie pewnie zwycięstwo 1-0, ale udało mi się strzelić. Ale nie wiem, naprawdę, już zapomnijmy o tym meczu z tą Willą. Ciężko będzie, bo właśnie to nie był mecz, w którym byśmy. Wolałbym być zdominowanym, wolałbym w pełni sprawiedliwie przegrać, a nie mecz, w którym byliśmy lepsi, ale właśnie koledzy z zespołu niestety zapomnieli wykończyć sytuacje jakiekolwiek, jakie im się nadarzały. Szkoda, że ta piłka nie była pierwsza do mnie podana, plus potem podanie mogło być lepsze. Na pewno mogło być lepsze podanie. Frankie de Jong. Bakayoko. Strzał, który nie może być w ogóle groźny.
Jeszcze, aj, za późno chyba. Tak, dosłownie. Nie mogłem wcześniej podać, bo miałem piłkę akurat. Zrobiłem taki właśnie, abyśmy, można tak powiedzieć, że nie zsynchronizowaliśmy się z ruchami. Akurat jak miałem jeszcze piłkę przy sobie, troszeczkę było za wcześnie, żeby podawać. A zrobiłem takie, jakby tam piłka mi uciekła i za ten czas akurat Chlożek się ustawił tak, że już był na spawn, więc jakby... Ręki tak, super, 1-1. Hojlund to jest, Hojlund, blondyn, więc pomyliłem właśnie. Może jednak ten mecz też nie wygramy. Może jednak właśnie za wcześnie liczyłem, że wygramy. Piłka do mnie, naprawdę. Nie powinienem mu się praktycznie za każdym razem prosić. Ale czuję, że czuję, że muszę praktycznie za każdym razem prosić o tą piłkę. Teraz oni z piątką dostają w ostatniej chwili mi zabrał tą piłkę. Fardul, podejdź do niego, nie stój koło niego. Z tego, że stoisz koło niego, nic tam nie wyjdzie jakby. Naprawdę, ruch musi być jakiś do tej piłki. Ty musisz chcieć wziąć tą piłkę, a nie chcieć stać koło zawodnika. Kulusewski, tylko podaj do mnie właśnie, nie w zawodnika United. Kloszek uciekł mi niestety tutaj w tą drugą stronę. Baka teraz na skrzydle. Pół godziny gry za nami, mamy jest 1-1. Ale ta piłka mi akurat spadła, dosłownie idealnie nie zdążyłem, jak... Próbowałem jak najszybciej zareagować, akurat mi ta piłka spadła, jak tam przechodziłem. No dobrze, to się skończyło stratą bramki, bo było najgorzej, tak? Jakby tak to właśnie wyglądało. Dobre przejęcie. Kulusewski. Dobra, nie podaj teraz. Teraz. Dobra, biegnijmy. Tylko właśnie mi tutaj przytrzymuje troszkę ten zawodnik. To jest strzał i to jest odbicie w ostatniej chwili. W ostatniej chwili ten stoper dał radę to wybronić. Czemu ta piłka się przynajmniej nie mogła odbić na rożny, tylko odbija się perfekcyjnie w ręce bramkarza. Podejdź, Raum, podejdź. No właśnie jakby, on dopiero musiał w niego nabić. Nie rozumiem, czemu on naprawdę nie podejdzie. Czemu oni nie podejdą właśnie w takich sytuacjach? Tylko tak stoją koło nich. Nie wiem naprawdę czemu. Jeszcze nam podać, tylko oczywiście, że mój zawodnik poda prosto w nogi. Jakby ja nie mogę zrobić więcej. Wyceluję tego zawodnika, podam tam, ale to, że tam piłka też nie pójdzie, to jakby naprawdę już, no co ja mogę więcej zrobić? Dosłownie, co ja mogę więcej zrobić? Przyjęcie strzał, dobry strzał. Będzie rożny, czy nam gra? Dam sędzia tutaj rożny, tak, dam sędzia rożny. No nie, nie będzie tutaj gola, nie będzie tutaj gola. 1-1. Ponownie jest remis i ponownie to my nie umiemy dotrzymać prowadzenia i to ponownie jest remis i my jesteśmy, ja przynajmniej jestem zły, bo nie jestem szczęśliwy w ogóle. To nie jest tak, że remis, który na przykład nie zasługujemy. To jest remis, który nie powinien być, tylko że nie z tego względu, że oni są lepsi, tylko że my jesteśmy lepsi. Dlatego nie powinien ten remis być tutaj. Shortirem. Uwaga na Hojlunda, podanie do niego tam. Guardiol, tylko nic głupiego. Dobra, mam tu jakąś sytuację w miarę opanowaną. Kulusewski, dobra. Tylko teraz to mądrze rozegrać. Kulusewski atakuje. Kulusewski, to musi być gol. Kulusewski, to jest 1-2. Prowadzimy ponownie na Old Trafford. Dobra, mamy to. Drugi raz już nie możemy wypuścić tego. Drugi raz już nie wierzę, że wypuścimy prowadzenie. Udało się świetnie skontrolować podanie do Kulusewskiego. Kulusewski to pewnie bez żadnych problemów wykończył. Mamy prowadzenie. Mamy znowu prowadzenie na Old Trafford. Ale jeszcze cała druga połowa przed nami. Choć już no, nie chcę naprawdę mi się wierzyć, że znowu to zrobimy, że znowu możemy potencjalnie oddać tam bramkę i żeby ponownie był remis. 10. bramka Dejana w tym sezonie ligowym. Ben White. Piłka. Szkoda, nie będę naprzód, ale ważne, żeby nie stracił przynajmniej. Lepiej, żeby podał do tyłu, ale nie stracił, niż żeby właśnie podał źle jakoś.
kloszek, za mocno troszeczkę. Dosłownie mam wrażenie, że naprawdę kliknąłem. Ja dosłownie naprawdę mam wrażenie, że kliknąłem, a i tak było za mocno. Ta sprzęcia by się tak naprawdę bardzo przydało. Próbujemy, ale nie możemy im przejąć. Za każdym razem tak dobrze to rozgrywają, żeby na ledwo co, że przechodzi tutaj jakby ta piłka, że przechodziła do kolejnego zawodnika. To będzie out dla nas, więc ta presja troszeczkę w końcu jakby coś robiła. Jakby ta presja, może powiedzieć, nie jakby nazwać, w końcu do czegoś się przyczyniła, no bo gdyby nie ta presja, wątpię, żeby i tak właśnie podali. Jeszcze dobra tutaj podać, ale nie byłem zdecydowany na strzał. Pewnie musiałem, pewnie powinienem strzelać, ale właśnie czułem, że będę zablokowany, dlatego myślałem, że mogę mieć jakiś dłuższy czas do dostania. Miałem albo strzał, albo nic. I powinienem przynajmniej spróbować strzelić. Przęcie, próbowałem. Jeszcze ten ślizg był strasznie opóźniony, aby kiedy ja kliknąłem ten ślizg, a kiedy on się wydarzył, to było bardzo opóźnione. Patrząc do końca, wykoł bramki teraz. Piłka będzie nasza ostatecznie. Było dość ryzykownie tutaj, ale udało się wyjść bez tutaj jakiejś straty głupiej. Ta piłka, to jest ten problem, że jakby ta piłka powinna być podana do mnie wcześniej. Ja nie powinienem, właśnie oni powinni mieć tą wizję, oni powinni mieć wizję podania, ale nie powinienem prosić o tą piłkę. Naprawdę miałem tam miejsce, żeby podać mi i liczyłem, że będę miał, że dostanę podanie, ale niestety nie. Ponownie. Costa, chwaliłem cię tak na początku sezonu, a ty drugi mecz z rzędu dajesz sobie strzelić na bliższy słupek, to jest okropne. I to nie jest zachowanie dobrego bramkarza. Po pierwsze, chodząc, ja nie powinien tak łatwo wejść, tak naprawdę, to też jest jeden fakt, ale jak już tam wszedł, to Costa powinien lepiej kryć ten bliższy słupek i to się nie powinno w taki sposób zakończyć. Tylko, że Kulusewski nie podał, teraz oczywiście już za późno. Tak, naprawdę, tak, czasami to są takie ciężary z nimi grać, naprawdę. I to jest okropne po prostu. Za mało miałem kondycji, to miałem kondycję na to. Czemu piłka tu? Czemu tu? Super robota, że przyjął tam piłkę, ale czemu podanie prosto w ręce bramkarza? Tylko podaj. Jeszcze podanie do tyłu. Próbowałem, ale ja widzę sytuacje, w których nie mogę nawet zdążyć nic zrobić. Jakby nawet od razu się próbuję coś zrobić, to i tak jest za późno. Sędzia, bo masz gwizdek, naprawdę, no właśnie, mówi, co on robi? Myślałem, że on naprawdę chce, żebyśmy mecz kolejny przegrali. Remis, który jest porażką, no, nie ma co się oszukiwać. Ponownie się wykładamy, ponownie trofeum, no to trzeba się oczywiście już zacząć wykładać. Wygrana liga, po co wygrać ligę, jak lepiej się wykładać, lepiej tracić punkty kolejka w kolejkę. Naprawdę mam wrażenie, że ma jakąś alergię na wygrywanie pucharów. Ledwo co jakimś tym udało się, dobrze mieliśmy Hull City w finale, a nie jakiś dobry zespół, bo czuję, że był jakiś naprawdę dobry zespół, przynajmniej z Premier League, to pewnie byśmy jakimś sposobem przegrali. Przez co mówimy z Brentford, wygrajmy coś w końcu, naprawdę, po prostu coś wygrajmy w końcu. Wygrać coś za ciężkie, to jest za ciężkie, mówiłem, alergia na wygrywanie. Tottenham ma alergię na wygrywanie pucharów. Jeden puchar, to jest zdecydowanie za długo, za dużo jakby. Teraz pewnie pora przez kolejne lata nic nie wygrywać i być przegrywami tutaj i nie wygrywać żadnych pucharów. Chyba to naprawdę jest w planach Tottenhamu, bo to jest okropne. Ponownie, co my naprawdę robimy? No, nagle tak wszystko śmigało pięknie i nagle im bliżej, tym gorzej gramy. No naprawdę to wygląda, jakby oni nie chcieli wygrać tej ligi. Pierwszy mecz przysymuluję z Lipskiem. Wygrywam 3-2. No przynajmniej w Lidze Mistrzów. Ale naprawdę jakby, jeśli my zmarnujemy tę sytuację, mieliśmy naprawdę mega sezon Premier League, a my to wszystko wrzuciliśmy do śmieci i mamy sytuację, w której już nie mamy praktycznie w ogóle przewagi. To jest po prostu okropne.
I nie da się, nawet nie mogę tego na spokojnie, jakby, no po prostu to jest denerwujące i to mega. I to mega denerwujące, jak to właśnie, jak ten sezon się toczy tutaj. Czy będziemy w stanie wygrać przynajmniej jeden mecz? To jest Luton Town. No chyba już Luton Town nas nie przerośnie. No w końcu ten zespół coś umie wygrać. W końcu coś umiem wygrać. To jest niesamowite, że naprawdę tylko jeden mecz wygraliśmy w tym odcinku Premier League. Choć może jeszcze bardziej nie zobaczymy. Na razie jednak skupmy się na Lipsku i skupmy się na tym, żeby awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Takim składem widzimy Craig w środku obrony i Rodon. Taki duet obrońców mi się bardzo nie podoba. Zakładam, że to jest spowodowane czerwoną kartką, bo chyba tam widziałem w pierwszym meczu czerwoną kartkę. Pora do spotkania. I możemy zaczynać. Prowadzimy po pierwszym meczu jedną bramką, więc mam nadzieję, że dam radę tutaj awansować, bo mamy dobrą sytuację na to, żeby być w półfinale. Klein. Dobrze, tutaj Ben White sobie poradził, ale jednak faul. A jednak. Myślałem, że nie, ale widocznie jednak był faul. Wybijamy piłkę, dobra. Świetna robota. Podajemy tylko właśnie, no dosłownie podawałem jak najszybciej, mogłem mi tak było za późno. Guardiol. Bissouma. Rodon. Dobra, piłka Rodona. Jeszcze tutaj podaję do Chloszka, Chloszek, oddaj strzał może, właśnie. To jest też co mi się nie podoba, jakby, że nasz napastnik nie lubi oddać strzałów często. Nie chcę czegoś takiego widzieć, Chloszek. Czy dam radę? No nie. Albo troszeczkę słabo. Dobrze tam się przemieszczaliśmy między, między tymi zawodnikami, ale brakło troszkę więcej siły w tej wrzutce. Majnu tutaj gra, obecnie młody zawodnik Manchester United tutaj jest w Lipsku. Pole do nas tutaj, Costa, dobra. Jeszcze teraz Kulusewski. Możemy atakować, tylko właśnie tutaj jakaś wrzutka by się przydała pewnie. No właśnie, tylko najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, to się nie zdecydować na nic. Wolę wrzutko złą, ale że widzę, że coś spróbowałeś, niż czekasz i nic nie zrobisz. Od razu ta piłka mi jest zabrana niestety. Dobre przejęcie. Piękne podanie. Jeszcze Madison, uderz Madison, to jest świetna akcja Tottenhamu i to jest prowadzenie. James Madison trafia, jest 1-0 w Lipsku, 4-2 w dwumeczu i jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby być w półfinale Ligi Mistrzów. Przynajmniej tutaj mam nadzieję, że nie będę musiał się denerwować na nasz zespół, przynajmniej tutaj, na arenie europejskiej, można powiedzieć, zagrajmy dobrze, zagrajmy po prostu dobrze. Pierwsza bramka, nie dziwię się, bo Madison głównie gra jako rezerwowy w sumie, więc nie dziwię się. Ben White zaatakuje troszkę tego zawodnika. Właśnie za dużo po prostu miejsca dostawia tutaj pozycjonowanie Ben White. Ta piłka była bardzo dziwna, że tak nagle wycofanie do tyłu. Świetny wślizg. Dobra, kurczę, tylko naprzód właśnie, Dejan. Żebyś nie myślał o tym, żeby się zatrzymywać. Czy to będzie gol? Nie będzie, ale jeszcze Kulusewski. Jeszcze Chloszek, nie? To się trzeba uderzyć czasami, po prostu trzeba nawet w ciężkiej sytuacji po prostu spróbować uderzyć. Żeby mieć na przykład właśnie przynajmniej rożnym. Madison.
Jeszcze strzał się udał, nie? Gorszy strzał, będzie kolejny rzut rożny. Piłka wybita, Madison jednak ma piłkę. Co zrobił Madison? Chyba tylko on wie, bo nie wiem naprawdę co było, co byłaby, co to miało być, co było celem, może powiedzieć. Nie wiem. Majnu. Madison, świetnie. To my teraz zaatakujemy troszeczkę. To będzie strzał i to nie będzie gol. Niestety, ponownie. Świetnie interweniuje tutaj bramkarz Lipska. Piłka wybita. Strzał w naszym wykonaniu. To będzie... Nie będzie różnego jednak, bo tutaj gracz Lipska wybije piłkę. Będzie out za to. Nice, świetnie tutaj... Świetnie przewidział, co chce zrobić, ale i tak mamy jeszcze piłkę. Ale Bisu ma tutaj pięta. Wiele razy mówiłem, nienawidzę pięt. I nienawidzę pochopnych decyzji. Może nie, że nienawidzę, nie lubię. Nienawidzę piętek na pewno tej grze nienawidzę tego. A nie lubię też pochopnych decyzji. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0, dwoma bramkami prowadzimy w meczu. Cały czas jest naprawdę wyśmienicie tutaj i dość pewnie kroczymy po to, żeby awansować do półfinału. To jest żółta kartka, to jest ślizg, to już powiem pierwszej akcji, od razu powinna być żółta. Ale nie będzie. Solomon, znalazłem go tam w ostatniej chwili. Strzał w naszym wykonaniu, bramkarz jednak, Brief Samba łatwo łapie tutaj. Kone. Sinistera. Jeszcze tutaj, czy damy radę, no... To miało być dobre podanie do Kulusewskiego przy jakby... Naładowałem ten pasek, że w miarę to było mocne podanie, a to podanie było okropne. To było... W ogóle nie miał siły. Wybijmy tą piłkę. Już chciałem wybić ją, ale nie mogłem. Kwadrata, nie mogłem już jej wybić. Ben White. Piłkarz dobrze tutaj do mnie przechodzi. Klusewski. Aj, szkoda. Ani do mnie, ani do Chloszka. Powinien podać do któregoś z nas. Sinistera. To jest dobry blok. Teraz kontra. Przewidział niestety gracz Lipska mój ruch tutaj i też właśnie naradzam piłkę przejąć. Dobra, wycofajmy teraz do bramkarza tą sytuację. Nasz pressing właśnie aż tutaj wymusił to, że musieli wrócić się do bramkarza. Świetna piłka, strzał i gol. Mamy tutaj gwóźdź do trumny. Mamy 3-0 i to jest 2-0. 2-0, tak, 2-0. 2-0 tutaj, a 5-2 w tym meczu. Myślę, że to jest też moment, który sobie zajdę, bo nie potrzebuję tutaj więcej grać. Wolę odpoczywać. Jeszcze wiele ważnych meczów przed nami. Niech Milot na przykład właśnie dostanie szansę gry. My mamy już pewny awans, więc odpoczywajmy. Kto potencjalnie półfinał? Pewnie City, bo zakładam, że oni pokonali tak. City, Real, PSG. Same bardzo, bardzo mocne zespoły, więc ktokolwiek tutaj będzie, to będzie to bardzo ciężkie starcie. I to będzie kto? Real? Zgaduję PSG. Burnley najpierw... No, przesymulujemy na pewno te spotkania. Troszeczkę się boję, bo ostatnio no w lidze nie ma co ukrywać, słabo sobie radzimy, ale wierzę, że to był taki naprawdę, nie wiem, taka dziura, w którą wpadliśmy, z której się wydostaliśmy i teraz nie będzie już nic złego i że teraz będziemy no z takimi przed drużynami wygrywali. A jednak nie. Chloszek i Madison po bramce
I Burnley było za mocne. Burnley było za mocne na nas. Naprawdę, w ostatnich tygodniach nie wyglądamy jak zespół, który chce wygrać mistrzostwo. Wyglądamy jak zespół, który robi wszystko, żeby nie wygrać. Sheffield. I sam nie wiem. No zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj w tym meczu wydarzy z Sheffield. Czy w końcu zachowamy się jak zespół, który chce walczyć o mistrzostwo, czy ponownie zachowamy się jak zespół, który chce przegrywać? Oto jest pytanie. Opcja A, czyli wygraliśmy, dobra, zachowaliśmy się, choć, no niby się zachowaliśmy, ale znowu biliśmy się do końca praktycznie meczu z Sheffield, więc znowu to nie był też występ drużyny, która wygląda jakby miała wygrać mistrzostwo, ale 3 punkty cenne są i to jest najważniejsze. Przesmulujemy pierwszy mecz z PSG. On będzie u nas, tak? Chyba będzie u nas i on będzie u nas. Przesmulujemy ten pierwszy mecz. Kończy się wynikiem 2 do 1 dla PSG. No dobra, jedyna bramka nasza, więc będziemy mieli robotę do zrobienia w następnym odcinku w meczu rewanżowym. Mam tutaj West Ham. West Ham jak dobry jest w tym sezonie? West Ham 61 punktów. Pewnie będzie to mecz, który rozegramy. Tak, to będzie mecz, który rozegramy. W następnym odcinku też rozegramy mecz z PSG. I może jeszcze tego Arsenal. Zobaczymy. Zobaczymy, jak dalej się ten sezon potoczy. W następnym odcinku dowiemy się już dużo. Dowiemy się po pierwsze, czy zagramy w finale Ligi Mistrzów, a po drugie, czy wygramy Ligę Mistrzów, czy wygramy, znaczy Ligę, nie wiem, czy się dowiemy, a dowiemy się, czy oddamy prowadzenie w tabeli, czy jednak zrobimy ogromne kroki w stronę tego mistrzostwa. Zobaczymy. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!